Witamy bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z PsyLeak. Ze mną dzisiaj będzie komentował Has. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, witam wszystkich. I no i będzie to mecz, dokładnie, Simba kontra The Spectrum. Pierwszy mecz będzie to nasz polski zawodnik Protos, przedtem i wobec znany Indii, Igor Kaczmarek. Zobaczymy jak pójdzie. No, no. Liczymy oczywiście. No z tego co wczoraj słyszałem na streamie u Indiego, to Indii no już troszkę bardziej idzie w kierunku bycia pro niż kastera komentarowania, dokładnie. Więc jak najbardziej propsujemy ten zamiar. Żeby się udało. No wiadomo, teraz musi bardzo dużo trenować tak naprawdę, żeby to miało ręce i nogi. No i czekamy, czy nam utworzy tutaj co nieco. Lobby. Loży szyderców. Wiesz co, ja sobie szybko jeszcze wresetuję grę, bo tutaj mam buga. Nie mogę dołączyć do channela. Nie wiedzieć dlaczego w ogóle nie dołącza. Czy pisze w teorii, że tak, a jednak nie. Jasne. Chodziłeś z tego, co ci wysłałem, tak? Tak, no to co mi wysłałeś, no, to się, że tak powiem, użyło. No to no idea. Szybki resecik. Dokładnie. Dobry reset, nie jest zły. Ja też póki co widzę, że Shizanu nie jest w żadnym lobby, więc no póki co trzeba nam po prostu czekać. No, dzisiaj to, troszkę tam nie administracji dokładnie. O, z tego, sezon ogórkowy jeszcze trwa. No, plus Gamescom jeszcze, nie to tam. A z Niemiec jednak jest, tak? Tutaj administracja, więc no, przypuszczam, że sporo ludzi tam. To tak jak u nas Katowice, prawda? Dokładnie. Po prostu must. Must be. No, dokładnie, był bug. Już dołączyłem, jestem. No i myślę, że powinno się będą zbierać. No z tego co widzę, Indie w ogóle teraz jest away. Czemu mnie to nie dziwi? No. Wiesz, skupienie, yoga. Tak. Powtarzam sobie mantrę, wygram mecz, wygram mecz, wygram mecz. Swoją drogą, oglądałeś wczoraj od Blizzarda audycję o 16:30? Znaczy, powiem tak. Wiele tam osób mówiło, że to będzie jakaś mega konferencja, Blizzarda, panel, etc. Nie? A to tak naprawdę było to samo, co tak naprawdę, co bym powiedział, że to jest co było na premierze Overwatcha, tak? Puszczenie kilku filmików. 5-minutowy filmik, dokładnie. Gdzie... O, dostałem invite'a. Było to puszczenie po prostu kilku... Znaczy, gier mamy tak. Diablo, HS, Overwatch, HOTS, StarCraft i WoW. I to tak na... 6 gier, tak? 6 filmików i dwuminutowy filmik z Gamescoma, gdzie było pokazane tam, nie wiem, jak Soi sobie siedzi przy jednym z 5 zat komputerów i z jakimś typem gada. I tyle było tak naprawdę z... w cudzysłowie panelu, tak? Ale jak mówiłem, ty powiedział mnie z gildii, że to nie jest konferencja, tylko po prostu będzie taki teaser bardziej z każdej gry, to on mówi, co ty za mnie robisz, idiotę, nie? A ja potem, jasne, kto to miał rację, nie? Może wspomnę Indiego. gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Nie, wysłałem info już, bo gdzie, where is Indie? Where is Indek? Indie.
Lud domaga się indyka. Coś tutaj nie tak, na szaleń się jest. Kurczę, muszę się w końcu wziąć za to wbijanie rangi, kurczę, bo tak ta platyna... Mech. No ja według tego ranka FTW prawie master. No, trochę byś też chyba pograłeś w takim razie. No, to trochę tego było. Ja chyba wciąż mam chyba maksymalnie chyba ze 120 meczów bo rozegrany w tym sezonie. Mhm. Ach, przepraszam bardzo. Od 100 meczy. To będzie cała suma mojego sezonu. 20 meczy. A właśnie, bierzesz udział w FEKU? Nie zapisywałem się w ogóle. Nie wiem, czy warto. Znaczy, nie mam nawet na czym dobrze. Molesiki, tak, Psydik miał dwutygodniową przerwę. Ale i to dzisiaj nie, wracamy. Nie, tylko w ogóle była przerwa po prostu. Tak, po prostu była przerwa na urlopowa w samym wśród organizatorów, więc odgórna bym powiedział, a my się do tego musimy dostosować. Wiesz co, spróbować zawsze mogę się zapisać, ale różnie to może być. No też. Musiałeś jakieś bidy przygotować. Ja się do FECA zapisałem, ale na pewno nie będę brał udziału, bo wyskoczyło mi, że będę prowadził podcast na Blizzone Overwatch. A kiedy jest? Dokładnie teraz? W sobotę. W sobotę. W sobotę o 20 jest i FEC, i Overwatch. A, to spoko. Więc... to się zapiszę. No wiadomo, trzeba nawet się zapisać, żeby po prostu była frekwencja jakaś. Znaczy, żeby była teorii. Statystyka, nie? Że teorii było zainteresowanie, ale wiadomo, coś komuś zawsze coś wypadnie. Indie. Aha. W menu od godziny. Czyżby pierwsze WO? No nie wiem, nie fajnie byłoby. No w sumie teoretycznie jeszcze ma 2 minuty chyba, bo to była 10 minut oczekiwania na gracza. Zaraz będzie na telefon Indii. Co to ma być? Nie będzie wypłaty z Zimba. Ohoho. Independent. No w sumie w końcu ta ramka tego, ramka z Mastera się różni tak naprawdę od Diamentu, bo tak naprawdę wcześniej się zbytnio kolorem nie różniła, tak, i była trochę zmienna, a teraz jest ta gwiazdeczka chociażby, więc to już troszeczkę pokazuje. Się mieni troszkę. Chociaż nie, Diament też się mieni, widzę teraz, jak przesuwać takie pasy. No ale to na każdej randze. Przesuwa się pasa, tylko że po prostu tak twoja ranga jest taka bardziej, nie wiem, satynowa, taka tak, żarówka, dokładnie. A tu jest taki bardziej błękitny kolor, no i jastka, nie, po środku, więc bardziej jest to widoczne. Sam se polisz. No, Indyk. Dajesz, nie przestajesz. Nie, no, przypuszczam, że tak poczekają 10 minut jeszcze i będzie WO, jak nie przyjdzie. Hi, Q. How are you? Hello. Ach, to oczekiwanie, bo nie, może indyk po prostu sobie robi indyka, no. Kolację czy coś. Taki, wiesz, pseudokanibalizm. No bo się zapaczał na Copa America. Nie, no to bardziej Copa America to jeżeli chodzi o to futbol, a Copa International to jest... Copa International, przepraszam. Panie Igorze, wzywamy pana do... rozegrania meczu. Na Mothershipa. Tak. Spowiadać się przed wszystkim Mothershipom. Oho, yes, to udało się. Tak. A random? Random.
Exactly. No dobra, mamy PVZ, bo Ryo przypuszczalnie raczej wątpię, żeby Indy grał randomem, chociaż kto wie, taki wiesz, manner, mind game i tak dalej. Ale PVZ, mapa Frost, bardzo ciężka do założenia trzecia ekspansja na tej mapie, zarówno po stronie Zerga, jak i Protossa, a tu... Ja myślę, że nie ma czym dyskutować. Indy wygra i tyle. O, z tym graniem na Zerga, chociaż nie, wczoraj Indy powiedział, że najbardziej rakowy matchup dla niego to jest PvP. Mhm. Hustle Orange, always, rzekł. Muszę sobie załatwić jakieś oświetlenie, bo też będę niedługo pomarańczowy. Albo zielony. Horda, horda! Lokowanie produktu Orange, tak? Taki klosz w sumie, dlatego w sumie. Takie kolory tutaj się wydobywają. I know, but I must buy another light. Hit the light! Będę miał oświetlenie niedługo z green screenem to. O, na bogato! No. Nie będzie biedy, nie będzie. No ja póki co green screena, ja nam póki co nawet green screena nie mam, nie miałbym gdzie rozstawić. Mm-hmm. No ja przemurowanie będę musiał w tym celu zrobić. No ja już w ciągu tych wakacji przemeblowań zrobiłem 4. Mm-hmm. Jej. Więc starczy mi na razie. Generalnie. No to hardcore. Frost, mapa Frost, tak więc. Grandmaster kontra Master. Aczkolwiek myślę, że tutaj wielkiej różnicy nie ma, jeśli chodzi w tej chwili o to, bo tutaj jak po prostu się nie gra, to się spada, tak? Mm-hmm. W tym momencie. Nie ma tak jak kiedyś, że save wbiło się i tyle. Nie ma lekko. Trzeba walczyć, żeby się utrzymać na tym wyróżnieniu, nie? Znaczy, bardzo podoba mi się system Mastera Grandmastera tak naprawdę. To jest bardzo fajnie zrobione i tutaj wielkie propsy, kciuki dla Blizzarda za to, że wpadł w końcu na ten pomysł, że nie ma tak, że nie może dać miesiąc, żeby spać z Grandmastera, tylko codziennie można spaść. To jest fajnie. Znaczy na dobrą aczkolwiek sprawę, nowe zmiany, lidze, chyba. Aczkolwiek nowe zmiany mi się nie podobają. Mechteran? Tak, już doświadczyłem normalnie w tym momencie Mechterana. I mnie to bardzo zabolało, że tak powiem. Ale wracając do rozrywki, w prawym dolnym rogu pomarańczowy Zerg Ryu. Raz lewy, górnym rogu, niebieski Protoss Indy. No i tak naprawdę w tej chwili Overlord, który wylatuje ze strony Ryu, jest nietrafiony. No zaś Scout również tak, po stronie ja Indyka nie jest, więc... Znaczy, wróć, no obaj gracze będą wiedzieć, gdzie są, ponieważ jak Brobka zobaczy Overlorda, to będzie już wiedziała, z której strony Overlord leci, no i analogicznie Overlord zobaczy, z której strony leciała Probka, więc no tutaj będzie bardzo, bardzo realna sytuacja. No Indy jak najbardziej dobrze tutaj robił od razu walla właśnie w tym drugim przejściu, żeby za szybko zaekspować. Możliwe się tylko da, oczywiście gaz tutaj za chwilę sobie postawi jakiegoś Cybernetic Core'a, żeby na tą trzecią minutę mieć prawdopodobnie już tego Mothershipa. No i zobaczymy tak naprawdę, bo wszystko zależy od tego, jak się panowie szybkowie skautują i co zagrają po prostu przeciwko siebie, a tutaj oczywiście ekspansja gra na spawning pool, standardowo. Bardzo standardowo, chociaż tam bym powiedział, że tutaj gdyby ta trzecia baza była bardziej dostępna dla Zerga, w sensie bliższa, to można by było się pokusić nawet o triple hatch before pool, a tak to... Standardy, no, standardy, gaz zajęty, wydobywany już po stronie Ryu, więc tutaj będzie na pewno robione jakieś speedlingi, żeby bronić się przed wczesną agresją adeptek. No, dronka, która będzie stawiała za trzecią bazę, troszeczkę wysuniętą w kierunku ku środkowi mapy, a nie tą bardziej, że tak powiem, wsuniętą w krawędź. No,
A ze strony Indiego tak naprawdę mamy Cybera, mamy Gate'a, no i dostawiamy drugi gaz. Co to tak naprawdę mi się wydaje, że to będzie build jakiś na mass adept drop, ewentualnie z jakichś właśnie warprismów. Takie mam wrażenie po prostu. No w tej chwili taka jest prawda, to się gra na Zerga. Dokłada się dosłownie z 3-4 Immortale i potem się już w Archony przechodzi. No chyba, że jest to R, to wtedy się robi jednak mass blink Stalkery. Tak, no i myślę, że tak jak powiedziałeś, te mass adepty mogłyby bardzo ładnie pokarać tutaj Ryu tą chciwość zergowską. No tutaj scout ze strony Zerlinga, czy nie ma jakiegoś proxy pylona? Stargate jednak, Rasha. Stargate. Stargate'u! Więc może to będą właśnie opóźnione jakieś mass gate'y. No a w międzyczasie na pewno tu będzie Orak starał się wyskautować, poobijać jak największą ilość dronek, później właśnie porzucać troszeczkę Revelation, żeby mieć ciągłą kontrolę nad tym, co aktualnie posiada Zerg. To naprawdę mógłby, gdyby Ryu miał te Zerlingi jakoś tak już bardziej mobilne, to nawet mógłby się pochłusić jakiś lekki haras za pomocą ich użycia. Tutaj mam tak naprawdę lekki haras w postaci adeptów. No i będą dropy na pewno, bo nam się robi już tutaj speed do overlordów w tym momencie. Już nawet w połowie ukończone. Ale chyba nie ma jeszcze nawet tak naprawdę Evo Chamber, więc no tutaj do overlordów speed może być po prostu w postaci scoutu szybszego, żeby po prostu doleciały na te odpowiednie sloty, nie były tak naprawdę zniszczone, ponieważ jakbyś zauważył z dolnej części mapy nadlatuje bardzo powoli overlord, no i to Indy postanowił zaekspować również, widząc co jest grane ze strony Zerga. Na pewno dobrym pomysłem jest zagrywanie Nedusa na tej mapie, jeżeli Protoss się na tyle nie rozbuduje, żeby mieć wizję na ten, tego całego High Grounda, choćby właśnie w mainie tutaj widzimy. Jeden Phoenix wypatrywujący tak naprawdę overlord, no i tak naprawdę, no Phoenix, atakuj! Just do it! Don't dream to be dream! Już spisany na stracenie, na pewno overlord. Lekkie gromadzenie sił właśnie przez Ryu przy tej Zelnaze, przy okazji właśnie sobie tutaj uzyskuje w międzyczasie wizję. No Indy twardo tutaj od razu w trzy bazy leci. Tak naprawdę nie posiadając armii, tylko jednego adepta i za moment drugiego Feniksa. Znaczy tak naprawdę już w tym momencie tych Feniksów już jest dwa i będzie za chwilę trzeci. No i również zobaczył z Zerlingiem, że ta ekspansja została zagrywana przez Indiego. No, polowanie na czerwony październik w postaci Overlorda, który gdzieś tam nam czmychnął ku dołowi bardzo szybko. No i tak naprawdę ten speed do Overlordów, no, w jakiś sposób się spłacił. Stracić dwóch Overlordów, straciliśmy tylko jednego. Jakieś granie szybkiego tera ze strony Indiego, tutaj widzimy już Forge'a, myślę, że jakiś Twilight Council nam się dosłownie na minutach pojawi. No i te trzy Phoenixy będą starały się powyciągać troszeczkę overlordów, myślę, poponosić jakieś Queenki dokładnie. Tutaj jest wbicie właśnie do tej trzeciej ekspansji, no i lekkie wycofanie. I tak naprawdę masowanie Phoenixów, czyli to będzie raczej po prostu Adept Phoenix build. No i mamy czwartą bazę zagrywaną przez Ryu na czwartej pozycji. No, bardzo tutaj chciwie nam będzie zagrywał Zerg, no aczkolwiek to jest takie stare porzekadło StarCraftowe, że Zerg musi być tą jedną bazę więcej niż jego przeciw. Póki co gazy nie są zakładane przez Zerg, a bardziej tutaj będzie polegało na ekonomii minerałowej. Bankness zakończony, speeda do lingów również póki co jeszcze nie uświadczyliśmy. Evo Chamber zakończone, kolejne Zerlingi są już na mapie, Queenówka wykluła się z bazy numer 3, dwa gazy dostawione. No, zobaczymy jak to będzie. To jest dostawione również, tak jak wspominałeś, Hasie, Twilight oraz Robo. Nawet podwójne Robo. Podwójne Robo w tym momencie właśnie ukończone plus jeden Forge, również za momencik zobaczymy. No i ja myślę, że po prostu tutaj będzie opracowywane Resonating Glaives za chwilę. Palette Council, bądź po prostu będzie tutaj przejście w jakiś chart albo właśnie blink. No zobaczymy, bo tak naprawdę w tej chwili plan Indiego jest niejasny w 100%, ale no najlepszą odpowiedzią, jak mi patrzy, właśnie są adepty, które zostały zwarpowane. No tutaj mieliśmy mały wybuch banningów tak naprawdę z dropa. Łącznie probek zostało straconych 12 i to jest już bardzo bolesna strata. Mass produkcja Immortali, jak najbardziej trafna decyzja, szczególnie, że jeżeli nawet pojawią się, załóżmy, te ultraliski w nadchodzących minutach, to po prostu będzie to świetna kontra na to, na właśnie, na takie wszelkiego tego typu zagrania. No i jest tutaj również makro hacza zagrywana,
PlayStation 3, czyli za chwilę będzie przejście Hive i powstaje również Evo Chamber. No kolejne z kolei tak naprawdę, mieliśmy też również lekki haras w postaci kilku adeptów, które no, wykosiły całą wydobycie gazu w bazie numer 3, zostało oczywiście ona zestrzelona. Niemniej jednak, no straty są zadane i tutaj gaz nie jest wydobywany już w tym momencie przez Ryu. Takie będzie lekkie lekkie pójście troszeczkę naokoło ze strony Ryu swoją armią, no i może być małe kuku, jeżeli te bajniki zdążą się połączyć. Na pewno będą archony, jeżeli właśnie nie High Templary, bo już mamy tutaj właśnie powstałe, świeżo powstałe Templar Archives, czyli w momencie prawdopodobnie zobaczymy zakolejkowane Psionic Storm, które no, narobi nie lada szkód na pewno swoim przeciwnikowi. I to, co właśnie wspomniałem wcześniej, Resonating Waves już niemal na ukończeniu. Po prostu no, ta armia Protosa staje się coraz mocniejsza, zobacz jaka tutaj mamy ilość immortali. I ciągle są w produkcji, teraz akurat została przerwana produkcja tych immortali. Jest Observer, za moment się już nam wyjdzie, również Warbeat, czyli to właśnie jakiś będzie haras pewnie w postaci mas adeptów, to o czym wspominaliśmy już na początku gry. No i mamy tutaj podejście ze strony Ryu, także będziemy je zaraz jakieś starcie. No samymi Zerlingami tutaj Ryu nie jest w stanie za bardzo zrobić zbyt wiele. Łącznie immortali mamy tutaj 6, Warbeat już zakończone. No. Archony morfowane, adepty są gotowe. No, powiedziałbym, że dość sytuacja taka bardzo, bardzo konkretna. Warping kolejnych High Templarów. No, pytanie tylko, czy to będzie High Templary będą pod Stormaną. Zagrywany jest również Greater Spire ze strony Zerga. Pytanie tylko, czy ten Greater Spire tak naprawdę zdąży się zmorfować. Tak naprawdę armia Indiego w tej chwili jest naprawdę mocna, aczkolwiek nie do końca chyba dobra aż na taką ilość zerglingów, jaką w tej chwili posiada Ryu. Przydałoby się na pewno tutaj większa ilość adeptów, które dokładnie, dokładnie są warpowane w tym momencie z High Templarami, które są momentalnie łączone w Archony. No i jest obejście tutaj dookoła, będzie starał się wykorzystać swoją pozycję Indii właśnie w wąskim przejściu, gdzie będzie mu się na pewno łatwiej bronić przed tym, co posiada na chwilę obecną Ryu. I będzie za chwilę tam wejście, myślę, że za chwilę to zobaczę. Dokładnie już jest na klipie, wszystko będzie tutaj wiadome. No i zobaczymy, co nam przyniesie tutaj starcie. Okej, okay, jest wejście Ryu za moment, prawdopodobnie mamy te Bane rozwijające się na Archonie. No te Bane na Archonie były tak naprawdę trochę useless, ponieważ no, Archon stracił połowę shielda, niemniej jednak tutaj bardzo ładnie splity w postaci wystawienie na tych cięższych jednostek, które miałyby za zadanie przytankować właśnie wybuchające bindingi. Tutaj niszczony gaz, immortal przytankował część bindingów. Jest wejście. Połączenie jest wejście. Tak naprawdę. I wycofanie momentalnie. Aczkolwiek ja myślę, że w tej chwili nie ma wystarczająco silnej armii tak naprawdę, żeby oprzeć się temu, co posiada Ryu, ale aczkolwiek mimo wbrew logice właśnie to armia Ryu kruszeje coraz bardziej, a wydawało mi się, że gości mógłby zalać bez problemu. Broodlordy, gdyby były w lepszej pozycji, mogłyby coś działać. Podleciały one niestety jednak pod Archony, które no mimo wszystko zadają ładny damage, do tego jeszcze Feniksy również ostrzeliwują te Broodlordy. Bardzo ładne transfuzje, niemniej jednak baza numer 3 została zdezintegrowana przez protoską rasę. No i mamy GG, 1-0 dla Isimba. Tak jak przewidywaliśmy, właśnie Indie zwycięża pierwszą grę, nie miał co do tego wątpliwości. Protosimba! Kappa Storm. W sumie dobry typ, team byłby Kappa Storm. No i tak właśnie już wspomnieliśmy 1-0, tak więc jeszcze dwie gry, jeżeli nie więcej oczywiście tutaj, choćkolwiek wróżymy jak najlepiej dla klanu i Simba, żeby tutaj jak najbardziej wygrali, pokazali no, swoją pozycję. No jest to poniekąd klan, który przez całą ligę jest no, jednym z faworytów, bądź co bądź. Ostatnio był to finał właśnie klanu Rodzyna kontra i Simba. No i Simba chyba wtedy wygrało nawet, o ile dobrze pamiętam. Okej, okay, teraz Spetsa Rain. Tych Rainów tyle jest, że już nie wiadomo, który jest który. No raczej to nie jest ten koreański Rain. Nie, to nie jest ten. Wiesz, hasów też jest co najmniej dwóch. No. Zależy jakiej produkcji. C
Coś w tym może być. Czy się zapraszamy na nasze fora społecznościowe, Facebooki, Twittery oraz no generalnie na portal bizzon.pl. No szczególnie teraz, kiedy jest właśnie Gamescom, tutaj na bieżąco będziemy właśnie starać się wam przekazywać wszelkie informacje dotyczące właśnie produkcji Blizzarda. Tak, w piątek o godzinie 20 będzie na kanale Blizzon Podłoga Hots. Będzie podcast dotyczący właśnie Heroes of the Storm. Na temat tego, co się dzieje na Blizzconie, ogłoszenia nowych map, no, które bądź są bardzo, bardzo bliskie mojemu sercu, jako że StarCraftowe, w końcu po półtorej roku. No i warto zaznaczyć, że mamy też swoich, że tak powiem, wysłanników na miejscu. Tak, sztuk jeden. Sztuk jeden? No, dwie tak naprawdę. Nie no, Amelie bym raczej nie liczył, zacznę na to, że ona po prostu jest wysłana Zgodnica. Przez CDPEK. Tak mówisz. Więc ona ma tam zupełnie inne zadania, stanie na stoisku, rozmowa z, że tak powiem, kontrahentami. No chyba stanowisko Gwinta nawet tam oddzielne jest zrobione. Z tego co czytałem, to chyba tak, chyba miało być takowe stanowisko. Tak w ramach off-topu. No wiesz, czymś trzeba pogadać, nie zawsze można pogadać tylko o StarCraftie, zwłaszcza, że póki co jeszcze nie ma lobby nawet. Teraz właśnie czytam a propos tutaj Overwatcha, że będą nerfy Lucio, Genji'ego i buffy Mercy. Albo na postać, jeżeli chodzi o supporty w Overwatchu. W sumie mój ulubiona, jedna, którą gram tak naprawdę. A kurczę. Jeżeli chodzi o supporta, jeżeli chodzi o... w cudzysłowie asasynów, tak? Mhm. Czyli zaborców, no to Soldier for the win. Nie, no coś tak generalnie tak, takimi postaciami, którymi gram, to Makri, Genji, Hanzo. Lubię sobie jeszcze Reaperem bardzo pograć. Fajnie mi się nie pozdrawiam. Daj! I Winstonem jeszcze lubię sobie potankować też, ale to zależy od mapy już. No, jeszcze jeżeli chodzi o tanku, to mi z kolei Reinhardt przypadł do gustu na mapach, gdzie trzeba zdecydowanie bronić, masz tylko jeden slot dostępu. Czytaj Hakamura. Jestem już w lobby i ty widzę też. Jesteś. Dobra, jest Haz, jest Rain, brakuje jeszcze Hero. Taiji. Tak. MC. Swoją drogą, z tego co gdzieś tam czytałem, no to MC miał wrócić do grania w StarCrafta. Ale coś go szczerze mówiąc ostatnio nie widać. Złożę może chyba... nadzieję, myślę. Znaczy nie, on sam to napisał chyba na Twitterze, więc... No, może będzie comeback po tych zmianach. Na pewno miło byłoby zobaczyć z powrotem. Tak, najlepszego manera w ogóle w historii StarCrafta. Poza Manery oczywiście wujkiem, tak wujkiem White'a. Bo to są dwie osoby, które moim zdaniem tak naprawdę są najbardziej no, rozpoznawalne, bym powiedział. Nawet może nie ze względu na, nie wiem, zarobki dość wygranych, co po prostu OMC i White chyba praktycznie każdy słyszał, tak? White z kolei ze strony Special Tactics, a MC po prostu chociażby z tekstem do Gontora Beach Please, nie? Na scenie. Tak. Albo piosence na Home Story Cup, Let It Go. A ja widzę, że zakupiłeś WoWa Legion. Znaczy ulepszyłem, bo ja już zakupiony miałem jakiś czas temu. I postanowiłem, że skoro i tak pudełko będę miał i tak będę miał, no to sobie ulepszę za te tam, nie wiem, 40 parę złotych do edycji cyfrowej, no wiadomo, mącik, skrzydełka, Diablo 2 i te sprawy. No, ale mamy tym razem PvP, Goblin kontra Rain. I w prawym dolnym rogu, na mapie Frozen Temple, Rain. Zaś w lewym górnym rogu, z klanu Isimba, Goblin.
Co to miało być za znak zapytania? No dobra, póki co tutaj mam chłopaki, nie zagrywają zbyt specjalnego nic. No, jak na razie Goblin postawił asymilatora z Gatewaya. Ze strony Reina mamy tego Gatewaya wysuniętego na zaulowanie małej rampy do Maina. Dość bym powiedział, że zagranie, czy takie podstawowe? Szczerze mówiąc, rzadko się z tym spotykam. No, dostawiony jest drugi gate, pełny wall, zawsze spoko. Drugi asymilator zakończony po stronie Reina, po stronie Goblina i powiodłoby się po dwie probki na gaz. Dostawiony jest kolejny gate oraz cybernetic core, pełny wall, jeżeli chodzi o backdoor linii minerałów. Pylon postawiony również, no możliwe, że można by było się tutaj pokusić o jakąś ewentualne wallowanie tej małej przestrzeni zadnią minerałów, żeby nie można było jakoś adeptami harasować. Tutaj próba scoutu, no jak najbardziej udanego ze strony Goblina. Zobaczy również wydobycie gazowe po stronie Reina w postaci dwóch probek. Ta dostawiona została kolejna trzecia. Co się tutaj dzieje? Co jest w hasie? Tutaj has chyba mnie troszeczkę przez przypadek zbutował. Takie zdziwienie patrzę na jego minę. Na chwilę pan musiał tym film zająć, więc chwilę muszę poczekać. O, już comeback. Już mnie słyszysz? Czy mnie nie słyszysz? Halo, halo, Mietku. Jak mnie teraz słyszysz? Słyszysz mnie teraz, czy mnie nie słyszysz? Tak, tak, słyszę, słyszę, tylko jakby na dwóch konferencjach. Lol. No dobra, mamy tutaj proxy gate'a ze strony Goblina, żeby jakoś tam przyharasować. Szybszy warp był ze strony tego już czerwonego zawodnika. No i mam też tutaj próbę orakli wjazdu. No, bardzo, że tak powiem, mocny atak. Może mieć miejsce. Zobaczymy, czy ten Oracle coś zdziała. No, a Rain bez ekspansji widzę tutaj, mocno w techa poszedł. No i bym nie powiedział, że się. Dark Shrine. Mm-hmm. Tego nie zauważyłem, dwa darki zostały już zwarpowane. No i te darki mogłyby coś zdziałać tak naprawdę, ponieważ żadnej, że tak powiem, detekcji w tym momencie Goblin nie posiada. Twardo sobie panowie poczynają generalnie, widzę. Tak, jeden postawił Stargate z jednej bazy, drugi postawił Dark Shrine, a czemużby nie. No, no tylko, że tak lepszą sytuację ma zdecydowanie Rain. Właśnie Rain. Rain z tego względu, że w ogóle detekcji nie ma Goblin. Tak więc no, może być dla niego nieciekawy, jeżeli jak najszybciej się tutaj nie pojawi. Znaczy Oraklą, Oraklą może dać detekcję. Tak. No ale przy odpowiednim dobrym mikrowaniu, no to może jednak umknąć, nie? Znaczy, wiesz, póki co zawalował wszystkimi jednostkami wejście do rampy, więc Dark Templar, no, się nie przeciśnie, ma takich szans tak naprawdę, żeby cokolwiek tutaj mógł się czmychnąć, ponieważ też nie ma z kolei Rain żadnego Warp Prisma, więc no, nie zwarpuje się tutaj do bazy. Stalkery również z strony Raina są na pozycji
na pozycji minerałów, żeby nie można było oraklą cokolwiek zrobić. Niszczony pylon, który był pełnił funkcję tak naprawdę całkowitego walla. No i Goblin póki co nie wykorzystuje tego tutaj, można powiedzieć, proxy gate'a, żeby szybciej dosyłać ewentualne jednostki do ataku. No postawi dokładnie właśnie Robo Facility. Myślę, że po prostu tutaj sobie zostawi jednego obserwatora, jednego weźmie ze sobą i jednak przypuści ten atak. No zobaczymy, zobaczymy. Blimpstalkeru! Znaczy, może by nie, wszak bardzo, no może być to ładna kontra, jeżeli chodzi o Skytosa. Tutaj próba, że tak powiem, przylecenia troszeczkę dwiema oraklami. No, czy uda się zestrzeć te Stalkery? Niestety nie, Blinka nie ma, więc też ciężej zrobić właśnie taki manewr. No i tutaj próba zaekspowania ze strony Reina, aczkolwiek tutaj mamy podejście Goblina, możliwe, że za chwilę będziemy mieć starcie nawet na pewno. No, ale jednak ten drugi właśnie lepiej tutaj wygląda, czyli właśnie Goblin w obecnej sytuacji, ale mamy dokładnie w tym momencie Blinka ukończonego, tak więc może to wykorzystać jak najbardziej na swoją korzyść. Powinien anulować tą bazę, bo po prostu ona nie zostanie na pewno ukończona pomyślnie. No i stara się mimo wszystko zachować tą ekspansję, nie chce jej anulować za żadną cenę. No i wycofuje, blinkuje tutaj z powrotem swoimi telekami obserwatora. Bardzo niedogodnym miejscu tak naprawdę walczył tutaj Rain, ponieważ no, wszystkie go Stalkery nie atakowały, mimo zaś wszystko. Goblina wszystkie Chodź. Atakowały i tutaj z kolei w tym momencie Goblin troszeczkę dał wyjść swojemu przeciwnikowi poza tą rampę. No, ekspansja jest, również Goblin zdecydował się postawić swoją, no mimo wszystko tutaj będzie próba zniszczenia tej ekspansji u Raina. Prawdopodobnie lepsze mikro po prostu tutaj Rain ma i lepiej fokusuje te jednostki. Nie jest to po prostu zwykły aimów, tylko to jest zakolejkowane po kolei, jak mają strzelać te Stalkery. No i tutaj wycofanie tego Goblina naprawdę w lepszej sytuacji jest Rain, z tego względu właśnie, że posiada Blinka, jest w stanie ratować te swoje Stalkery i wychodzi mu to bardzo dobrze na chwilę obecną, mimo wszystko, że przez moment miał przeważającą ilość Goblin. Bardzo ładne mikro ze strony Raina w tym momencie. I te orakle ponownie będą próbowały tutaj wejść, a Rain daje radę w tym starcie naprawdę bardzo dobrze. No i no, finał finałów, ta ekspansja jednak trafiona i będzie mógł tutaj sobie zaekspować. No ale w międzyczasie tutaj stracona spora ilość naprawdę prop, tutaj wydobycie niemal zerowe po stronie Reina. I ciężko tutaj będzie ugryźć tą grę. Na pewno jest to, no dokładnie, GG, tak jak już napisał Rain, i 2-0 dla Isimba. No bardzo ładnie tutaj chłopacy rozgrali, tutaj bardzo ładnie, że tak powiem, wszedł nam tutaj Goblin do Reina tymi oraklami, które tak naprawdę wygrały mecz, kluczowe, ponieważ w momencie, gdy była konfrontacja Stalkerów i musiał się tutaj Rain skupić na mikrowaniu i blinkowaniu swoimi Stalkerami, no to tutaj Goblin wykorzystał tą sytuację i zniszczył no, dość dużą część ekonomii. No a generalnie Skiem mnie strollował, nie wiem dlaczego, po prostu nic nie klikałem, coś, nie wiem, albo za nich na chwilę sygnału, wiesz, może był i nie chciał wrócić, rozmowa do stanu normalnego, no cholera wie. Ciężko mi powiedzieć, co tu się porobiło. Po prostu miałem te kreski na czerwono, tak jakby z sygnału rozmowy, nie? A wszystko inne działało. No ale tak właśnie już wspomnieliśmy, 2-0 i dla Isimba tak naprawdę punkt meczowy w tym momencie, no chyba, że tutaj jednak będzie wyrównanie. No ale póki co pokazuje swoją wyższość i Isimba właśnie je prowadzi. Nie mam zaproszenia do prawdopodobnie potencjalnie ostatniej gry. Za szafą, szlamem.
Już tutaj zaproszenie jest do gry. No, ja już jestem w grze, więc oczekuję. Widzę, że również jesteś twardo, teraz. Twardo tutaj jest Inwa, Tak. widzę, wystawia graczy. Ja chwileczkę tylko sobie drzwi zamknę. Gdy się rozczłonowałem po rozłączeniu. No i coś się powoli zbierają na gracze. No. Niczym za pierwszego turnieju. No, nie, myślę, że tego to nic nie przebije. Ile? Ponad godzinę, tak? No, lekko. My już tutaj obok się rozmawialiśmy, jak daleko tematy zaszły wtedy, pamiętam. No właśnie, jeszcze cała noc przed nami. Noc jest długa. Tak. A Larak będzie nową postacią w Tak, 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 koopie. tak. No proszę, proszę. W koopie i wchodź się. Sawi! Wchodź się też będzie. Będzie jeszcze Zarya z Overwatcha, bo to już. Tak, Zarya będzie dokładnie. No i będą mapki z Starcrafta. Dwie. Jedna trzyliniowa, druga dwuliniowa. Więc no tutaj będzie bardzo, bardzo klimatycznie, bym powiedział. Bardzo, bardzo ładny skórka do Kerrigan. Jeżeli chodzi o legendarna, taką, tak? Tak, legendarną i bym powiedział taka, bym powiedział, że podchodząca pod tron. Tak, tak, tak. Tak, no, takiej konwencji wola zaprezentowana ta skórka była, powiedziałbym, zamiast znaczy, tej husa. Konwencji wola to raz, a dwa takim, nie wiem czy widziałeś grafikę, jak Kerrigan jest na takim motorze, tak, który jest no, identyczny do tych właśnie strona, nie? Dokładnie. Uff, token w WoWie staniał do 69 tysięcy. Lol. A ja no dzisiaj proszę. Kupiłem za 72 tysiące. No proszę. THO się nie ucieszy. Ja póki co się, że tak powiem, betuję Legionem. W sensie co, grasz w betę? Tak, na razie w bety. Bez suba na razie, suba sobie tak, nie wiem. Blizzardzie! Ten oto człowiek nie ma suba i dostał betę. No, gracze, logujcie się. No, przybywajcie. Coś idzie. Summoning today. The open the show. Tyrym, tyrym.
Co tu się wyrabia? A, pojawiły się właśnie też w międzyczasie, wczoraj właściwie, tak na świeżo, fotki z preliminary z Hearthstone'a z Arena w Katowicach. Zapraszam do obejrzenia, krótkie, bo krótkie, ale ciekawe, ciekawych zdjęć. A swoją drogą, może się po coś napiszecie na czacie w kwestii rzeczy, które nam zaserwował David Kim, zmian nadchodzących i ile z tego wejdzie w życie tak naprawdę. Bo przypuszczam, że wszystko nie wejdzie z tych zmian, które zostały zaprezentowane. Coś chciałbyś powiedzieć, Isu, na temat, powiedzmy, pseudo-blink Dark Templarów? Halo, halo, i co jesteś? No i mamy King Sejong Station PvT, tak więc mecza, którego jeszcze dzisiaj nie było. Fajnie, bo tak naprawdę się nam pojawił każdy matchup w dzisiejszych meczach, ale nie wiadomo, może coś nam troszkę przedłuży jeszcze. Halo, halo, Itsu, jesteś? Bo cię nie słychać. Dobrze, w takim razie prawy dolny róg. Jest to Ancestor grający Protosem. Oraz lewy, górny róg, zielony teran, awokado, reprezentujący Is Imba. No i zobaczymy, czy tutaj zadać decydujący cios, który tutaj właśnie nam zakończy dzisiejszy, można powiedzieć, battle clan, clan battle, whatever. Czy też właśnie tutaj klan przeciwny wykona dobry ruch i będzie walczył tutaj o wyrównanie w tej dzisiejszej bitwie. No i już mamy scouty ze strony Ancestora. Natomiast u Avocado prawdopodobnie pójdzie ten scout zaraz po zakończeniu budowania, czy też konstruowania baraku. Kadwa bardzo dobrze już wydobywane, czyli prawdopodobnie tutaj po prostu za chwilę zobaczymy szybki jakiś reaktor. Nie, jest to Reaper jednak. Tak więc będzie starał się uprzykrzyć Ancestorowi. A on tymczasem właśnie wjeżdża do bazy Avocado. Będzie chciał zobaczyć, co aktualnie posiada, aczkolwiek no, myślę, że nawet nie było sensu tutaj chodzić do jego głównej ekspansji z tego względu właśnie, że zauważył, że buduje Command Center i również momentalnie odpowiada na to Ancestor, budując Nexus. Co jak najbardziej jest dobrą odpowiedzią, bo nie jest narażony na żadną agresję, żadną opcję agresji. No i jeszcze nie jest zrobiony Warpgate u Ancestora. Jest pierwszy Stalker tutaj do jakiejś właśnie obrony odganiania tych SFA-ów skautujących, dokładany właśnie tutaj pylon kolejny. Teraz dopiero zakolejkowany Warpgate i mamy tutaj wejście tym Reaperem, ale momentalnie zostanie on odgoniony przez
tego Mothershipa tutaj jest zbyt późny w moim mniemaniu, ale jest tutaj powstaje i Proxy i Chering Bay, nie wiadomo co tutaj się dzieje, aczkolwiek widzieliśmy ostatnio właśnie w GSL-u tego typu zagranie, po prostu blokada tutaj minerału, żeby właśnie nie było pełnego wydobycia ze strony Protosa. No na pewno jest to ciekawe zagranie, tak? Tutaj można po prostu przez dłuższy czas blokować to wydobycie i mieć przewagę nad swoim oponentem, no i w ostatnim momencie po prostu anulować ten budynek. Spójrzmy, co się dzieje w międzyczasie tutaj właśnie u Protosa. Mocna inwestycja w technologię, czyli właśnie Robo Facility powstaje z Twilight Concealem i momentalnie wyciągnięty The Reaper, super rzucony Photon Overcharge. Zakończyła się tutaj myszkowanie i zabawa z Protosem. No i przenieśmy się teraz do Terana. To wydobycie jest coraz lepsze w drugiej ekspansji. Ciągła produkcja tak naprawdę marinów. Kolejne dwa baraki również nie ociągają się, produkują non-stop te mariny. W międzyczasie powstaje Steampack, który na pewno się bardzo przyda w jakimś mocnym puszu. Wystarczy tutaj jeszcze dołożyć po prostu jakieś jeden lub dwa mediwaki do tej całej zabawy i naprawdę można tutaj szaleć między High Grandem a Low Grandem. No i teraz też widać, że jest zagrywany Blink przez Ascentora. No, bardzo, że tak powiem, słuszne na tej mapie, bo jest bardzo dużo możliwości właśnie takiego wskoczenia, wyskoczenia. Zaś jeżeli chodzi o to, co wcześniej wspominałeś, no to tutaj bardzo ładne próba, że tak powiem, nawet zablokowania bądź ograniczenia wydobycia przez Engineering Bay, który tak naprawdę przez długi, długi czas był no ostrzeliwany przez Stalkery, no i suma summarum był skancelowany. Właśnie wspomniałem, że w GSL-u ostatnio się pojawiło tego typu zagranie, właśnie bodajże TY to opracował. Tak wpada taki pomysł po prostu, że można w ten sposób ograniczyć wydobycie swojego przeciwnika. Jak najbardziej myślę, że spoko opcja. No wiadomo, na zergach tego nie zrobimy. No póki, znaczy można to zrobić, tak, ale zanim się zrobi haczerka, bo już później jest troszeczkę to problematyczne, tutaj będzie lekki haras chyba ze strony Protosa, mamy również rozłożonego War Prisma, więc jakiś LTE będzie w użyciu, no i zobaczymy jak naprawdę to będzie, bo tutaj już mamy masę stalkerów. Ale jednak cztery marudery zrobią swoje, mam wrażenie tutaj. No pytanie tak naprawdę, jak na to zareaguje tym bardziej właśnie... Jak na to zareaguje właśnie Avocado. No jak na razie, no jak przegra ten mecz, no to mają jeszcze wiele szans tak naprawdę do jest blink in. Wygrania. Bardzo, bardzo agresywny blink i to może być bardzo bolesne doświadczenie dla protoskiego zawodnika. Tutaj mamy zalanego nawet jeszcze Steama, więc no tutaj obrażenia tak naprawdę były bardzo niekorzystne. Tak, lekka dla... GG się robi, jak tak dalej będzie tutaj agresywnie oblinkowywał się. Tym bardziej, że już mamy szybkie tutaj przejście właśnie w reaktor i produkcja Medivaca. Myślę, że za momencik również zobaczymy jakiś reaktor właśnie lub Techla przy faktorce i mamy tutaj wejście znowu tymi stalkerami, aczkolwiek już nie tak agresywnie i wejście z Avocado jednak cofa, nie ma sensu tutaj się pchać za tymi stalkerami, bo po prostu mogą wymanewrować to wszystko. Brakuje tak naprawdę tej lepszej kompozycji, bo jakby tutaj były, nie wiem, charge loty, które by troszeczkę przytankowały tak naprawdę te obrażenia marinów, maruderów, to może byłoby lepiej, aczkolwiek tutaj bardzo ładne mikro ze strony Ascentora i no, ale już mógłby tutaj coś zrobić, mógłby coś zrobić. Nawet dwa mediwaki, no i ciągła produkcja, tak właśnie, to czego nie można, o czym nie można zapomnieć, czyli właśnie tak. No, ciągła produkcja marinów, czy też właśnie maruderów, to musi być ciągle w drodze. Póki co mamy stracone 12 stalkerów na 16, na 18 marinów, 2 marudery i 1 reapera, no to niestety większy value loss ma Protoss, bardzo ładny starter shot ze strony Protossa, no po prostu wchodzi jak nóż masło. Bardzo ładne mikro w postaci podnoszonych maruderów. Widać, że to jest porządna kontra, tak, na stalkera. No przede wszystkim bardzo ładnie pokazuje te Avocado, genialne mikro w postaci podnoszenia tych rannych maruderów. Kolejne cztery mariny wyskoczyły z baraków. No i tak naprawdę bardzo ciężka sytuacja. Atak odparty, Warpiece zostanie oczywiście zestrzelony. Nie ma nic do powiedzenia, tak naprawdę, Ancestor. GG!
I jest think. Tak naprawdę GG. To jest takie. Chociaż naprawdę... jest trzecia baza zagrywana, więc no tutaj może być ekonomicznie do przodu. Chociaż wiadomo, no, teren Mueimba. No i już gotowy jest właśnie Command Center u Awokado, tak więc też bez problemu za chwilę sobie po prostu tą bazę przeniesie. No, tych baraków też nie jest zbyt mało. Są miny produkowane, kolejne mediwaki, również marudery, tak więc no tutaj będzie po prostu wysuwał się powoli na prowadzenie. No i pytanie, czy go straci? Oj. Już myślałem, że będzie pulowany SCV pool, a to po prostu nie, jest tylko nie. Czysty transfer. To jest no. Mało, to co ma Cessor. W tym momencie, jeżeli miałbyś właśnie mierzyć z tym, co aktualnie posiada Awokado. Znaczy limit armii póki co jest po stronie Awokado, 48 limitów do 37. Jeżeli chodzi o armii, supply, zaś jeżeli chodzi o ekonomię, no również tutaj przewyższa Awokado swojego protoskiego przeciwnika. No może być bardzo zabawna gra tutaj, tak naprawdę. Te miny mogą tak naprawdę tutaj porobić bardzo dużo. Tak, zwłaszcza, że tutaj nie ma tak naprawdę żadnego obserwera, więc no tutaj no, miny mogą załatwić tak naprawdę wiele z tej gry. Rzucony pylon, kanon, jeden pylon został niszczony. Pylony, tak więc pylony... zmarnowana energia, można powiedzieć. Useless! Useless pylony się dało i mina! Bum! Super weszło. Piękne dwie eksplozje. To będzie 3-0. 3-0 i chyba GG. GG time. Chociaż dareczki, panie Darku. Podniesienie, bardzo dobrze. No w tej chwili energii nie ma właśnie na skan. Tak więc... Znaczy zanim te darki się po prostu przyjdą, to tak naprawdę już tutaj będzie można było cokolwiek zrobić. Jeszcze również stawiany turret, więc no, te darki w kontrze no, niewiele by były bez stanie. Jest na zapasie ciągle, tak więc... Jak najbardziej jest możliwość odparcia tego taku, tutaj, no, ale są turety, tak jak wspomniałeś. Tutaj bardzo ładnie, że tak powiem, upgrade'ami stoi Awokado. Jeżeli chodzi o 1-1 Steampack oraz Concussive Shells i Shields na Marinesach. No i tak naprawdę to... Próba podejścia numer 2. Miazgunia, no tutaj ma z Maruder i nie ma to tamto. Oj, Tarchony zdążyły się to jest GG. Zbudować i Ancestor tyle. Po prostu walczy z wiatrakami, można it's powiedzieć. It's showtime! Dokładnie, it's showtime, ale... I 3-0. 3-0. I tak naprawdę, no gratulujemy dla oczywiście i Simbie. No i to tyle na dzisiaj tak naprawdę. Śledźcie, wiadomo, tam Gamescom od nas informacje również się będą na bieżąco pojawiać. Jak już właśnie Itsu wspomniał, również będzie panel w sobotę, tak? Piątek i sobota piątek, o 20. Piątek i sobotę będą panele, dokładnie. To właśnie poświęcone Heroes of the Storm, tak? I Overwatchowi. Mhm. No bo z tej karty tak naprawdę niewiele będzie z paneli, tak, więc tak, nie będzie co omawiać. A zmiany, że tak powiem, już były rozpisane w artykule, więc... No i tak naprawdę to tyle z naszej strony. Dziękujemy, że z nami byliście. No troszkę nam się tak poczekali na tą trzecią grę, no ale koniec końców poszło. Na każdą grę w sumie. 3-0, tak. 3-0 poszło, szybkie, pokazali swoją wyższość. Panowie z Imba, szczególnie właśnie tam Indii zapadał miazgunie pierwszej grze, to było widać po prostu na jedno podejście. Na jedno kopyto by się chciało na powiedzieć. Na jedno kopyto. No i tyle. Dziękujemy, że dzisiaj byliście z nami. I właściwie dobranoc. Tak, dobranoc i do usłyszenia, do zobaczenia. Hej.